To nie sceny z filmu, a z katowickiego odcinka drogowej trasy średnicowej. Jeden z kierowców miał zajechać drugiemu drogę, po czym wysiadł z samochodu, rozbił szybę i zaczął kopać po karoserii. Nagranie trafiło do internetu, sprawa została już zgłoszona na policję. Materiał, który zgromadziliśmy w toku postępowania, pozwala już na typowanie i wiązanie sprawcy przedmiotowego zdarzenia z samym zajściem. Natomiast, aby to odpowiednio wyglądało prawnie, musimy dopełnić pewne przesłanki procesowe jeszcze z udziałem pokrzywdzonego, aby móc bezpośrednio podejmować czynności wobec sprawcy tego zdarzenia. Do tej kuriozalnej sytuacji doszło 7 października, ale sprawa ujrzała światło dzienne właśnie teraz. O ile wielu kierowcom czasem puszczają nerwy i czasem przeklną pod nosem, to zarejestrowana dewastacja zdecydowanie szokuje. Często jest też tak, że ta agresja ma tylko wymiar słowny i wtedy jakoś przechodzimy do tego na porządku dziennym, natomiast jest też agresja czynna, a więc albo używamy jakiejś siły w stosunku do pojazdu bądź do kierowcy. Najczęściej jest to albo patologia w postaci zaburzeń osobowości, albo osoba, która wykonuje takie zachowania, to osoba, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Na razie tożsamości drogowego agresora nie udało się ustalić, choć zdaniem policji to kwestia czasu. Nie wiadomo jeszcze w związku z jakimi paragrafami będzie odpowiadał. Na pewno będzie to zniszczenie mienia, ale lista może być dłuższa. Niewykluczone, że kierowca odpowie też za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.